Radio M 107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 w tej chwili, a w naszym studiu gość, wiceprezes Polskiego Związku Motorowego i członek Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego, pan Marek Głowania. Dzień dobry. Dzień dobry. Są wakacje, ruch powinien być mniejszy, ale chyba nie wszyscy wyjechali, bo rzeczywiście sporo samochodów. W dodatku upały często rozleniwiają i powodują, że jeździmy szybciej i bardziej niebezpiecznie. A do tego wszystkiego dochodzą informacje o tym, że są takie plany, przynajmniej projekty na razie i przymiarki, żeby wprowadzić nowy taryfikator mandatów. No i tutaj pojawiła się liczba 5000, kwota 5000 zł jako najwyższa stawka. Do tej pory najwyższa była 500. Taki dziesięciokrotny wzrost najwyższego mandatu spowoduje to, co ma spowodować, czyli kierowcy zaczną jeździć rozważniej, pana zdaniem? W pewnej części myślę tak. To tak jak zawsze, jak tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy, do pewnej grupy kierujących to trafi. Tylko ja tak się zastanawiam, dlaczego to jest akurat te 5 tysięcy, prawda? Dlaczego nie jest to kwota, bo też się nad tym zastanawiam, dlaczego nie jest to kwota jakby przypisana do średniej krajowej. Na przykład. Jakiś udział procentowy, prawda? Tu przypomnę, że poprzedni taryfikator powstał w 1997, czyli ponad 20 lat temu. Tak. I wtedy ten mandat 500 zł to było więcej niż pensja minimalna, która wynosiła 450 zł. Dzisiaj to jest 20% minimalnej i 9% średniej pensji. No to jest to, co powiedziałem. Mhm. Gdyby ta wysokość mandatu była uzależniona od tej statystycznej średniej krajowej, to myślę, że nie trzeba byłoby zmieniać nigdy taryfikatora wysokości mandatu, bo ona by kroczyła razem z tą średnią krajową. Byłby to udział procentowy. Myślę, że to byłby jakiś taki bardziej rozsądne rozwiązanie. Rzecznik rządu na razie mówi, że nie ma projektu zmian, ale rzeczywiście sprawa jest rozważana, bo mówi, że różne organizacje zwracają się z takim wnioskiem. Pan mówi o tym, żeby to kroczyło. No nie kroczyło, rzeczywiście mamy zaległości, ale może chodzi właśnie o to, żeby to była terapia szokowa. To znaczy nagle skaczemy z 500 na 5000 i wszyscy łapią się za portfel, ja za głowę. Nie wiem, czy terapia szokowa jest zawsze dobrą terapią. Myślę, że taka świadomość, przekazywanie społeczeństwu jakby tej informacji, że to będzie taka wersja krocząca, udział procentowy. Myślę, że też by trafiało do bardzo dużej grupy ludzi. A to, co pan powiedział, że w te ponad 20 lat temu, kiedy ten taryfikator był wprowadzany, ta najwyższa wartość tego mandatu, te 500 zł, to była średnia jakaś pensja, tak? Czy jakiś tam duży udział. Natomiast w tej chwili przy tym wzroście pieniążków, które są na rynku, To co powiedziałem, problemem jest właśnie to, że wielokrotnie dla wielu ludzi zapłacenie mandatu praktycznie nie ma żadnego oddziaływania. No tutaj już krytycy mówią, że wysokość mandatu nie ma znaczenia. O tyle, że i tak nikt go nie da. To znaczy w okolicach przejść, a tutaj prasa donosiła, że to miałoby być no, na przykład taki mandat za poważne przekroczenie w pobliżu przejścia dla pieszych, to 1500 zł. No to rzeczywiście taka kwota, która może zrobić wrażenie. Tylko tyle, że wokół przejść, jak mówią krytycy, zwykle nie ma policjantów, więc i tak kary nie będzie. No właśnie. To jest to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy. To prawo, które mamy w tej chwili, jest prawem bardzo dobrym. Kwestia jest tylko taka, aby to prawo właściwie egzekwować, to po pierwsze, a po drugie, aby kierowcy mieli świadomość nieuchronności kary, bo to jest też bardzo istotny element. Jeśli popełnię wykroczenie, to ta nieuchronność kary powinna w świadomości kierowcy być bardzo, bardzo silna. Taki artykuł właśnie, przepraszam, przed chwilą znalazłem, w którym ktoś żali się, że inny mu opowiadał, że przejechał 200 km przez Polskę i nikt go nie zatrzymał, żaden fotoradar. Oczywiście fotoradary są oznaczone, więc pewnie zwalniał. Natomiast jechał grubo ponad dozwoloną prędkość i nic. No to przekaz, że przejechał ktoś 200 km i nie spotkał patrolu policyjnego,
To jest, jakaś informacja. Natomiast mnie się zdarza jeździć o wiele więcej kilometrów i też zdarza się, że nie spotkam ani jednego patrolu policyjnego. Ale to jest jakby zupełnie odrębna kwestia, zupełnie inny temat do rozmowy. To jest sprawa tej nieuchronności kary właśnie. Czy co zrobić, żeby ją jednak, żeby rzeczywiście złapać tych, którzy jeżdżą... Wspomniał pan o fotoradarach, że są oznakowane. No właśnie. Tu jest kwestia tego typu, czy nie należałoby rozważyć, aby... No bo jaką mamy sytuację na tą chwilę? Sytuacja jest taka, że kierowca wpadnie na fotoradar, kolokwialnie mówiąc, wtedy, kiedy się zagapi. Nie zauważy niebieskiej tablicy. Natomiast kierowcy, którzy tę tablicę zauważał, zwalniają do przepisanej prędkości. No a po przejeździe fotoradaru pedał gazu do podłogi, do następnego fotoradaru. I taką mamy sytuację na dzień dzisiejszy. No, w miejscu, gdzie jest fotoradar, spełnił swoją rolę, bo zwolnili. Natomiast rzeczywiście, może odcinkowy pomiar dróg i prędkości. To jest kolejny element. To jest, widzi pan, bo bezpieczeństwo ruchu drogowego to jest kompilacja wielu czynników. To jest kierowca, to jest ten element ludzki, to jest technika i to jest również infrastruktura. Technika, czyli samochód, a infrastruktura, czyli droga, po której ja jeżdżę. Jeśli na drodze szybkiego ruchu lub jakiejkolwiek innej drodze jest bariera, czy jest element odgradzający pasy ruchu o kierunku przeciwnym, do czołowego zdarzenia nie dojdzie. Jeśli mamy separację ruchu, czyli oddzielamy ruch na przykład rowerzystów od ruchu kołowego, do potrącenia rowerzysty, do przejechania rowerzysty nie dojdzie. Jeśli mamy azyl bezpieczeństwa dla pieszego w środku jezdni podczas przekraczania, bo to jest bardzo niebezpieczny dla pieszego element, do potrącenia pieszego w trakcie przechodzenia nie dojdzie, bo on ma ten element, w którym bezpiecznie może przeczekać, aż samochód przejedzie. Już pomijam kwestię, że samochód w tym momencie powinien się zatrzymać, prawda? A przebudujemy wszystkie drogi, żeby tak było? Żeby rozseparować ruch, żeby były azyle? No nie. Nie przebudujemy, no właśnie nie, prawda? No właśnie nie. To jest też kwestia... Ja zawsze mówiłem, że bezpieczeństwo kosztuje. I dlatego, że bezpieczeństwo kosztuje, dlatego w tej kompilacji tych wszystkich elementów, które wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowego, czyli człowiek, edukacja, samoświadomość i samodyscyplina, szkolenie, technika, czyli wszystkie... układy wspomagające bezpieczeństwo w samochodzie i infrastruktura powinny współgrać. Tak jak jest na przykład, przeczytałem troszkę na temat programu, który został wprowadzony w 1997 roku w Szwecji na temat tak zwanej wizji zero. Tam właśnie mają to zapisane w programie, że to jest kompilacja tych wszystkich czynników, o których tutaj rozmawiamy. I przebudowują drogi? Przebudowują drogi i wprowadzają jakby te wszystkie rozwiązania wpływające na poprawę bezpieczeństwa. Oczywiście nie można powiedzieć, że u nas się nic nie robi, bo robi się bardzo dużo. Ja tutaj kiedyś dałem przykład miasta Tychy, gdzie w tej chwili praktycznie chyba każde przejście lub prawie każde ma ten nadzór bezpieczeństwa. Tychy charakteryzują się tym, że mają bardzo dobry, dogodny układ komunikacyjny, szerokie drogi. Często te główne drogi są o dwóch pasach w każdym kierunku. I tam są te azyle bezpieczeństwa dla pieszych, bo ktoś w Tychach zrozumiał, że między innymi poprawa bezpieczeństwa dla pieszego to jest to budowanie tych azyli na przykład. Za nami święto kierowców, można powiedzieć, bo wspomnienie świętego Krzysztofa w sobotę, a przed nami sierpień, który w kościele przynajmniej jest tradycyjnie, albo przez wielu jest traktowany jako miesiąc trzeźwości. No i tu chciałem zapytać także o tę trzeźwość kierowców, bo znalazłem ostatnio taką informację, jeden z browarów proponuje, żeby kierowcy mogli napić się piwa o zawartości 0,5% alkoholu, że jest to porównywalne z wypiciem kefiru, więc właściwie nieszkodliwe, nawet napisali idealne rozwiązanie dla kierowców. No można by powiedzieć pod względem takim biochemicznym pewnie tak. Pytanie być może o przyzwyczajenia w takim razie. Znaczy ja jestem bardzo zadziwiony takim tego typu przekazem medialnym, tego typu reklamą, bo moje stanowisko jest takie, że zero alkoholu na drodze.
generalnie. Zero alkoholu na drodze. Porównanie piwa do kefiru jest takim bardzo chybionym porównaniem, bo to kierowca wypije jedno piwo. A jak wypije 10 tych 0,05, tak? No to coś to uczyni, tak? Nie, ja stoję na stanowisku, że zero alkoholu i również wielokrotnie to podkreślałem, że kary za jazdę po alkoholu powinny być bardzo drastyczne. Dla mnie osobiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby za jazdę po alkoholu, jakimkolwiek, nawet ta najmniejsza ilość, to 0,2, które u nas jest dopuszczalne, skutkuje dożywotnim zatrzymaniem prawa jazdy. Oczywiście też to powtarzaliśmy wielokrotnie, że zdarza się grupa, która nie będzie tego przestrzegać. No ale bardzo duża grupa kierowców, którzy w ten sposób będą postępować lub mieliby zamiar postępować, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze by tą karę, nieuchronność tej kary mieliby gdzieś tam w pamięci. Ale sporo jeździ, mimo że kary są, no nie tak drastyczne, jak ich pan mówi, ale jednak i tak wyższe niż kiedyś. Natomiast rzeczywiście to liczba kierowców zatrzymywanych po spożyciu alkoholu jest zatrważająca. Tak, bo ona jest wprost proporcjonalna do ilości wykonywanych badań w tej chwili, bo te badania przesiewowe, które prowadzi policja, czyli akcja Trzeźwość polegająca na tym, że no jest kolejka samochodów, każdy podjeżdża, dmucha w ten alkotest. To i ta ilość wykonywanych badań, no to jest z matematyki wynika, przekłada się na ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Oby lato było jak najspokojniejsze, chociaż za nami już kilka takich dość niestety niepokojąco... Nie rozmawialiśmy tutaj o motocyklistach na przykład, prawda? To jest kolejny temat, bardzo ważny. Co rusz czytamy, że zginął motocyklista. I to nie tylko z winy motocyklisty, bo tutaj też bardzo istotnym elementem jest, że kierowcy powinni mieć naprawdę zakodowane, że nie są sami na drodze i bardzo często dochodzi do sytuacji, do wypadków, w których no ewidentnie po prostu jest wymuszenie pierwszeństwa, wykonujący samochód manewr skrętu w lewo, no nie przepuszcza motocyklisty, tak? To chyba jakaś taka zakodowana zazdrość, czy zawiść na drodze, bo on się szybciej porusza, to ja mu nie dam. Tak. Myślę, że nie. To też często i nieuwaga, i brak koncentracji. Odległość, jaką się już pokonało, też pan o tym wspomniał, że zmęczenie, że kilometry, że senność. Tak, tylko jeśli ja wybieram się w trasę, to po pierwsze no, trzeba wsiadać do tego samochodu wypoczęty, a jeśli czuję jakiekolwiek oznaki zmęczenia, to trzeba się po prostu zatrzymać. Czyli, nie walczyć z tym. Czyli to jest najgorsza rzecz, jaką może zrobić kierowca, to jest walczyć ze zmęczeniem i sennością. Trzeba się zatrzymać, odpocząć, troszkę pospacerować, napić się kawy na przykład. Czyli tak. Trochę pokory, nie jestem twardzielem. Ale rzeczywiście, że tak. No to jest jak najbardziej ludzki odruch, że człowiek jest zmęczony. Więc nie można z tym walczyć, bo ja jestem mocny, tak. Marek Głowania, wiceprezes Polskiego Związku Motorowego, członek Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZM. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.